Niegospodarne wydanie 2 milionów 700 tysięcy złotych na adaptację Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu na szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, niezasadne wydanie 530 tysięcy złotych za izolatorium w hotelu, do którego nie skierowano ani jednego pacjenta, przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych przez osoby bez uprawnień to główne ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. W wyniku kontroli skierowano zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wojewodę Opolskiego polegającego na wyrządzeniu skarbowi państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.